Porozmawiajmy szczerze. Uczyłeś, uczyłaś się do egzaminu? Mamy kilka wariantów. Ja to się uczę codziennie po kilka godzin. Naukę mam w jednym palcu. No i dobra, to właściwie tyle. Jeszcze jest trzecia grupa, która niby się uczy, ale my dobrze wiemy oczywiście, jak to się kończy i niby się uczy, ale nie do końca. Ale ty, przecież nie musisz mi mówić, jakim typem jesteś. Ja doskonale wiem, jakim typem jesteś. Skąd pan to wie? Nie wiem. Nie wiem. No to już wyjaśniliśmy sprawę. Podjąłeś desperacką próbę szukania odpowiedzi do egzaminu, szukając ich na YouTubie. Psst. Ej, podpowiem ci. Nie znajdziesz ich. Uwaga, oświecę cię. Nie znajdziesz ich. Tak więc jeśli szukałeś odpowiedzi, to wiedz, że ich nigdzie nie znajdziesz, ani tutaj, ani nigdzie indziej, ponieważ to jest praktycznie niemożliwe i musiałbyś mieć chyba kogoś, kto układał ten test, żeby znać odpowiedzi, albo raczej wiedzieć, co na nim będzie. No ale dobra, jak już tutaj jesteś, to jak chcesz, to wychodź, spoko, trochę stracisz, a jak już tutaj jesteś, no to zostań tutaj, bo słuchaj, naprawdę sprzedam ci takie triki, że zdasz ten egzamin lepiej niż ktoś, kto się na przykład do ciebie lepiej uczy, tak? A jeszcze się wam nie przedstawiłem, ja jestem po prostu Michał. I witam was w moim poradniku, jak zdać egzamin gimnazjalny. Aha! Zacznijmy od tego, jak się uczyć, bo egzamin to każdy zna, po prostu wystarczy, że na niego przyjdzie, może mieć 1%. Tylko czy to wystarczy, żeby dostać się do waszej wymarzonej szkoły? Zacznijmy od tego, jak się uczyć, a raczej jak się nie uczyć. Tutaj mam taką aplikację. Nazywa się Gram i Zdam. No i chodziło tam o coś takiego, że odpowiadamy na ABCD pytania, no i dostajemy jakieś punkty. No ale to takie, jakbyśmy się pouczyli godzinę, to byśmy się więcej nauczyli, niż jakbyśmy grali w tą aplikację jakieś 10 godzin. Poważnie, jest totalne gówno. Uczcie się ze specjalnych repetytoriów dla gimnazjum oraz ze swoich podręczników, bo uwaga, jeśli przeczytasz całe repetytorium, nie oznacza to, że opanowałeś całą wiedzę z danego przedmiotu, no bo repetytorium to takie streszczenie, a w streszczeniu nie musi być wszystko, tak? Także wiecie, repetytorium to takie streszczenie, no po prostu musicie zauważyć tą granicę między czytaniem repetytorium, a czytaniem podręcznika. No właśnie, a propos czytania. Statystyki są bezlitosne. Większość osób tak naprawdę nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Nie. Chodziło mi o to, że większość osób nie potrafi dobrze czytać, ponieważ tego nie uczą w szkole. Ile razy zdarzyło wam się tak, że jak czytaliście jakąś bardzo nudną lekturę, to jak przeczytaliście jedną stronę, to już zapomnieliście, co było na poprzedniej. A teraz pokażę wam triki, jak zminimalizować ten efekt nudnego czytania. Po pierwsze, widzicie ten palec? Możecie go użyć jako wskaźnika, możecie użyć jakiegoś długopisu, możecie użyć nawet swojego iJusta. Ale uwierzcie mi, dużo lepiej będziecie to czytać, jeśli będziecie mieli wskaźnik. Jak będziecie mieli wskaźnik, to oczywiście wasze skupienie rośnie. A po drugie, starajcie się czytać kilka wyrazów naraz. Zobaczcie, biorę sobie książkę do ręki, no i zamiast czytać, tutaj przykładowo przedsiębiorczość, której nie ma w gimnazjum, składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,57. No to czytamy po jednym wyrazie, no to wiadomo, że jak przeczytamy taki nudny temat, to go zapomnimy. Ale jakbyśmy na przykład przeczytali składka na ubezpieczenie razem, rzucamy kątem oka na te trzy wyrazy i staramy się je przeczytać naraz, nie pojedynczo. Wtedy będziemy dużo bardziej skupieni, szybciej to czytać, nie będzie czasu na to, żeby myśleć o czymkolwiek innym i wtedy dzięki temu szybciej zapamiętamy dany temat. I nie wyobrażajcie sobie liter, jak to czytacie, tylko na przykład jak czytacie bitwę pod Grunwaldem, to wyobraźcie sobie bitwę pod Grunwaldem. Ktoś tam kogoś bije, no to czytacie, że ktoś tam kogoś bije, no to wyobraźcie sobie, że ktoś kogoś bije, a nie wyobraźcie sobie, że pisze, ktoś kogoś bije. Tak? Chyba to jest dosyć proste do zrozumienia. Kurde, rozwaliłem ledy. Kurde, nie działają. Ej, lol, serio przestały działać. No i teraz moja taka porada, może ona się wyda bardzo prosta, ale jak macie nawet 5 minut, to poświęćcie to 5 minut na naukę i już będziecie 5 minut do przodu i może akurat to się wam trafi na egzaminie. Uwierzcie, że to się naprawdę może przydać. No, ja może nie wziąłem takiego sposobu, żeby się uczyć trochę wcześniej, bo ja powiem wam tak serio, szczerze, moją historię. Ja wiedziałem, że będę z historii słaby. Ja wiedziałem, że z historii się nie uczyłem, więc ja 2 tygodnie, no nieco ponad tydzień przed egzaminem zacząłem czytać historię i przeczytałem 3 książki z historii, z każdej klasy przeczytałem całe książki, zrobiłem notatki i słuchajcie, 89% z egzaminu gimnazjalnego z historii, co
jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrym wynikiem, jak na to, że ja się praktycznie nic nie uczyłem. W sensie w gimnazjum się nic nie uczyłem, nie przed egzaminem. No i róbcie sobie notatki, jak to czytacie, tylko uwaga, nie róbcie tych notatek ani na komputerze, ani na żadnym innym sprzęcie elektronicznym, bo po prostu zwyczajnie wam to do głowy nie wejdzie. Jak piszecie na kartce, to uwierzcie mi, wchodzi szybciej do głowy i się szybciej po prostu nauczycie tego. No a wiecie, jak już przeczytacie całą książkę, będziecie mieli notatki do tej całej książki, to po prostu zerkacie na te notatki, no i momentalnie wam się coś przypomina, no i to umiecie, tak? Także pamiętajcie, notatki, czytanie regularnie w miarę, jak macie czas i dacie radę. O, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i słuchajcie, to będzie prawdopodobnie najważniejszy moment w filmie. Może spróbuję wam to jakoś przedstawić bardziej graficznie. Jak wiecie, egzaminów jest kilka. Jest przyrodniczy z angielskiego, angielskiego rozszerzony, polonistyczny czy tam humanistyczny, no tam polski, historia, matematyka. I uwaga, uczcie się z tego, jak ja już pokazywałem wam ten przykład z historią, co byłem słaby z historii, to się uczyłem, to uczcie się z tego, z czego jesteście słabi najbardziej. Tylko uwaga, wybierzcie sobie taki jeden test w miarę prosty, czyli na przykład albo to będzie human, albo angielski, albo matematyka. Dlatego, że od razu odpadają przyrodnicze. Dlatego, że na przykład jak zajmiecie ten swój cały czas, żeby na przykład powtarzać chemię, to zobaczcie, powtórzycie chemię, a na przyrodnicze jeszcze są fizyka, geografia, i co tam jeszcze jest? Biologia, no. Czy tam przyroda. No i zobaczcie, powtórzycie 1/4 tego, co będzie na tym teście i to wam może nie wyjść za dobrze. A na przykład jak się przygotujecie do testu z historii, z polskiego, czyli powtórzycie całą historię, to możecie tak jak ja, nie ucząc się historii w gimnazjum praktycznie wcale, mieć 89% z testu. Tak samo może być, jakbyście się uczyli samej matematyki albo angielskiego. Proste, proste, a może naprawdę nieźle poprawić swoje szanse na dostanie się do ulubionego liceum. No i to by było na tyle w tym moim poradniku o egzaminie gimnazjalnym. Mam nadzieję, że jako doświadczony człowiek mogłem wam pomóc i jeśli ktoś by chciał, to może jeszcze obejrzeć moje starsze filmiki, specjalnie dla was je ponownie opublikuję, bo one są teraz niepubliczne, ponieważ się ich strasznie wstydzę, ale to chyba oczywiste. Będziecie wiedzieli, o co chodzi, dlaczego się ich wstydzę, jak je zobaczycie. No nie polecam, bo chyba tam nic ciekawego nie znajdziecie. Chociaż kto wie, może się czegoś nauczycie jeszcze z nich, czego tutaj nie powiedziałem. Nie wiem, nie pamiętam, nie chcę ich widzieć. W każdym razie link do nich będzie w opisie na dole. Także tego, mam nadzieję, że fajnie się to oglądało i że wam pomogłem i w ogóle. No i chociaż jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, o suby już nie proszę. Ale no łapkę byście zostawili, bo LEDy będę musiał nowe kupić. Mamo, LEDy mi się zepsuły! Bez LEDów to już nie to samo, no.